Wiecie, dzisiejsze słowo jest uwarunkowane wydarzeniami. To nie są jakieś wydarzenia konkretnie z któregoś kraju, z miejsca, tylko raczej to kilka wydarzeń i one są sumowałe się. I właśnie no chciałbym, żebyśmy otworzyli Biblię i nieco na ten temat poczytali. Bo. Tytuł tego kazania brzmi: Gdzie jest źródło mądrości? Taki jest w naszym życiu, że czasami szukamy tej mądrości, czasami zakładamy, że ją posiadamy. Tak? Widzimy jakąś przebiegłość wśród ludzi, że ktoś tam potrafi coś pozałatwiać albo coś ogarnąć, i podziwiamy to. Aczkolwiek, czy Biblia coś na ten temat mówi? I jak domyślacie się, mówi. Bo tutaj chciałbym odwołać się do historii króla Salomona. Zapraszam Was, byśmy otworzyli pierwszą księgę królewską, pierwsza królewska, i zaczniemy od trzeciego rozdziału. A więc tak. Salomon zostaje namaszczony na króla, to znaczy już wchodzi w swoje obowiązki. I udaje się do pewnej miejscowości. Od czwartego wersetu, czwarty piąty werset. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne. Na tym ołtarzu złożył Salomon tysiąc ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg, proś, co Ci mam dać. Wiecie, to jest niesamowite, bo do Salomona zjawia się sam Bóg i mówi: Słuchaj, no teraz jest okazja, proś mnie. To chyba mu musi być niesamowite, bo rzadko kto, albo nie wiem, kto może pochwalić się takim czymś, że Bóg pojawia się i jeszcze cię pyta, co ty sobie życzysz, człowieku. Salomon jest w tym aspekcie szczęśliwy, bo on ma taką okazję. I zobaczmy, jak Salomon wykorzystuje ten szczęśliwy moment. Szóste i siódmy wersety, Salomon odrzekł: Ty okazałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed Tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca, i zachowałeś dla Niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na Jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie Boże mój, ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Bardzo młody. Według bardzo znanego i poważnego badacza Biblii, który zawsze jest cytowany przez różne encyklopedie biblijne co do tego pytania, a był to bardzo znany adwentysta, historyk, specjalista od Starego Testamentu i nazywał się Edwin Richard Thiele. I ten naukowiec, on stwierdza, że gdy Salomon zasiadł na tronie, to, miał, to był w wieku około 20 lat. Czyli 20 lat. Nie ma jeszcze doświadczenia. No taki, niektórzy słyszałem takie hasło, że takie dorosłe dziecko. I powstaje u niego, ma no, niewielki problem, bo on mówi, że nie wiem, jak należy postępować. Wiecie, z ostatnich wydarzeń, gdy królowa Elżbieta zmarła, miała 96 lat, gdy jej syn, książę Karol, który wstąpił na tron, miał w prawie 74 lata, czyli to był już dorosły człowiek, posiadał wiedzę, miał doświadczenia i wchodzi na tron. U Salomona jest nieco na odwrót. Oczywiście zdarzały się przypadki, kiedy na przykład no, monarcha została królem nawet jako dziecko w młodym wieku, i wtedy zamiast niego rządy sprawowali tak zwani regent. Regent albo regenci, a on po prostu wchodził po trochu w te obowiązki jako król. Sytu sytuacja Salomona. Posiada wystarczający wiek do objęcia tronu i nie musi posiadać regenta ale niewystarczający, aby kierować państwem i Salomon jest tego świadom. I tutaj jest taka ciekawa lekcja, którą chciałbym podkreślić. Salomon jest świadom swoich braków. On jest świadom, że czegoś potrzebuje i nawet konkretnie czego. I to jest bardzo ważny moment. Są ludzie, którzy cierpią na niską samoocenę, a i to jest problem. I są z kolei tacy, którzy mają po prostu przecenioną, zawężoną tą samoocenę i przeceniają swoje możliwości. Yy, wiecie, przypomina mi się z dzieciństwa taka bajka yy, Nieumiałek i jego przyjaciele. Może ktoś wie, bo ja wiem, to jest yy, taka dosyć interesująca, bo ja to znam yy, z dzieciństwa, yy, gdy mi opowiadano ją w języku rosyjskim, ale prawdopodobnie... Yy, Ktoś może o tym słyszał, ale o czym, czym, jest, o czym tam jest mowa? Tam jest odpisana historia, że ten nieumiałek, ten mały chłopczyk, on uczył się grać na trąbce, ale przed tym próbował na różnych instrumentach. I on strasznie chciał nauczyć się grać na instrumencie. Po przetestowaniu różnych instrumentów zatrzymał się na trąbce, zaniechał naukę gry. I tylko chodził i cały czas trąbił tą trąbką i uważał, że bardzo dobrze gra. Wydawał straszne jak dźwięki, no bo wiadomo, tylko miał siłę, żeby dmuchnąć, ale nie umiał wydawać dźwięku tego muzycznego. I właśnie, gdy go pytano, co ty robisz? On mówi: no przecież ja gram, no bo jest głośno. Także to jest właśnie to przycenianie swoich możliwości. Salomon rozumie, że jeszcze bardzo młody i nie wie, jak należy postępować. To jest bardzo ważne życzenie na podstawie tekstu biblijnego, które chcę dla nas dzisiaj przekazać. Prośmy Pana, aby on pokazał, czego nie wiemy i czego nie umiemy, a później prośmy go, aby nas nauczył sobie z tym radzić. 8. werset. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Czy na pewno nie umiał tego sobie zliczyć? W dniu dzisiejszym państwo Izrael obecnie liczy około 10 milionów mieszkańców. Z nich to 6 milionów to są Żydzi, później Arabowie jako liczność, jako populacja oraz inne narodowości. 10 milionów? No, nie wydaje się być to dużo ludzi, ponieważ na, w czasach obecnych, na przykład, no. To są populacje miasta, na przykład Nowego Jorku, albo Mechiko, tam czy Tokio. Ale dla Salomona to wielkie wyzwanie. Jest świadom ogromu odpowiedzialności, która kładzie się na jego plecy, a więc czego prosi? Dziewiąty werset. Daj przeto Twemu słudze serce rozumne. I to ma być również i nasze życzenia, aby nasi uczniowie, my jako uczniowie, Chrystusa prosili Pana o serce rozumne. Rozumne. W dziesiątym wersecie my czytamy, yy, jaka reakcja jest Boga na to. I to po, podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To się podoba Panu, jeżeli tak robimy, to też rzekł Bóg do Niego, dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo. Ani nie prosiłeś o śmierć dla Twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z Twoim życzeniem. Oto daje Ci serce mądre i rozumne. Prosząc o serce mądre i rozumne, Salomon załatwia tak naprawdę wszystkie swoje problemy, wszystkie swoje kłopoty. Okazał się być bardziej dalekowzroczny, niżeli. No nie jedna inna osoba. Wiecie, czy pamiętacie, czym się skończyła ta prośba Salomona? Gdy Bóg dał jemu to, co prosił, tym samym przez Salomona dał swojemu narodowi to, co dzisiaj historycy narodu izraelskiego nazywają jako Złoty Wiek. Dzisiaj, gdy Żydzi modlą się o dobrobyt dla swojego państwa, to proszą, aby było tak, jak za czasów Dawida i Salomona. No, mają taki sobie etalon. Naród izraelski, nawet dzisiaj posiadając już swoje państwo, jeszcze nie osiągnął tego poziomu dobrobytu, jakie było za czasów Salomona. Przypomnijmy sobie, co oznacza imię Salomon. Szelomo, czyli Jego pokój, czyli pokój Boży. Nad Izraelem było niebo spokojne. Dziś wielu to oceni. Że to niebo rzeczywiście jest spokojne i rozwój ekonomiczny był na bardzo wysokim poziomie. Dochód skarbca państwa tego czasu został napisany nawet na kartach Pisma Świętego. Sięgnijmy do 10 rozdziału. Ten rozdział opisuje ogrom bogactw materialnych, które udało się zebrać Salon Salomonowi. I to nie był jakiś schemat korupcyjny, tylko wszyscy żyli dobrze i państwo dobrze prosperowało. Przypomnijmy sobie geografię, tak? To jest miłośnikiem geografii, Państwo Izrael na południu mają morze, i jest tam miasto takie Elat, 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 zależy kto jak wypowiada, i stąd statki, czyli z południowej części Izraela, statki płynęli jeszcze bardziej na północ, na tak zwany róg Afryki, i, i gdzie sprzedawali na przykład olej z oliwek oliwy. Pamiętacie, tak? To jest Zatoka Akaba, Morze Czerwone i na napływ Somalijski, czyli to jest tak zwany róg Afryki, gdzie są obecne państwa Somalia, Etiopia, Erytreja i Dżibuti. No raczej te ostatnie nic nie mówimy, ale Somalia to pamiętamy, bo jakiś czas temu o tych piratach było głośno. I tutaj jest bardzo interesujące, do czego tutaj jest akurat oliwa? Ile na tym można zarobić? Bo jeżeli spojrzymy na, na Izrael, no nie jest to zbyt duże państwo, i, a jest mowa tam, że dobrze im się wiodło. Bo jak mówi się, że z z Bożych to mają tylko no, winogrona i oliwy. Ale jest bardzo ciekawe to, że za czasu Salomona ta oto winogrona i oliwa po sprzedaniu dawały bardzo wysokie zyski. Były wysoko cenione w innych krajach. Złożyły się na świecie takie warunki handlowe, że za ten towar Salomon otrzymywał z kraju w rogu Afryki złoto, srebro, kość słoniową, no i jeszcze jak małpy. Tak, Biblia o tym mówi. To, są, to jest rozdział 10, 20, 22 werset. Gdyż król posiadał okręty, które płynęły do Tarszysz, morzem wraz z okrętami Hirama. Raz na trzy lata przepływały okręty Tarszysz, przywożąc złoto, srebro, kość, słoniowo, małpy i pawie. I dlatego dochód Salomona każdego roku wynosił 666 talentów złota. I tutaj odwołuję się do wersetów 14 i 15. Ilość złota, jakie napływała do Salomona w ciągu jednego roku wynosiła 666 talentów, nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i z cel od kupców i od wszystkich królów arabskich i namiestników ziemi. Czy ktoś wie, ile, ile to jest ten jeden talent? Dużo. No waha się ta liczba, ja akurat na przykład mam zanotowane, że około tam 33-36, mogę mylić się, bo to mówię, zależy jak to to liczy, ale przeliczmy te kilogramy na uncję, weźmy cenę złota, jaka jest teraz na targach i my sobie możemy wyobrazić, jakie są te kwoty dochodu państwa Izraela za czasów Salomona. Tak na marginesie, jest to bardzo ciekawa ta liczba 666, bo jeszcze występuje w innym miejscu Biblii. Oczywiście pamiętamy o tym, Księga Objawienia, 13 rozdział, 18 werset. Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Czy istnieje jakiś związek między tymi fragmentami Biblii, a może nie? Nie w tym rzecz, tylko są ciekawe, tutaj padają słowa. Tu potrzebna jest mądrość. Jan pisze w księdze za objawienia. Czego prosi Salomon? Serce rozumne. Mądrości. I gdy otrzymał od Boga tego, czego prosił, jego gospodarka jest na wysokim poziomie i dochód państwa składał tą liczbę, te, tej ilości złota. Jan, apostół Mówi do nas, jest potrzebna mądrość, ponieważ tutaj jest liczba 666. Jak korzystając z zasady sola scriptura, jedynie pismo, którą tak akceptowali jeszcze reformatorzy, spróbujemy zobaczyć, czy te teksty jakoś ze sobą powiązani. A właśnie, mądrość co to właściwie jest? Samolomon prosił u Boga rozumne, mądre serce ale o co mu tak naprawdę chodziło? Może jakiejś wiedzy potężnej, takiej encyklopedycznej, że wszystko umiem, wszystko znam. Możliwość może szybkiego myślenia prosił Boga, bycia takim biegłym w jakiejkolwiek dziedzinie. Czego on prosi? Jeżeli pójdziemy szukać odpowiedzi bezpośrednio w Biblii, to nieco odkryjemy dla siebie. Piąta księga Mojżeszowa, Księga Powtórzonego Prawa, czwarty rozdział. Tutaj po raz pierwszy na stronach Biblii znajdziemy definicję biblijnej mądrości. Piąta Mojżeszowa, czwarty rozdział. Mądrości jest dużo i różnej. Zanim jeszcze przeczytamy ten fragment, chciałbym wam nieco z historii, byśmy przypomnieli. Kiedyś w Chinach był taki niejaki sobie Konfucjusz. Pamiętacie, na pewno, bo przynajmniej w szkole o nim mowa była. Dzisiaj Konfucjusz jest jako etalon wzór mądrości. Kiedyś jezuici z misjonarzy, gdy w XVII wieku wyprawili się do Chin, zaczęli rozmawiać z miejscowymi mędrcami, a ci z kolei przedstawili im dzieła Konfucjusza. Oni wzięli te dzieła, przywieźli do Francji i przetłumaczyli z języka chińskiego na francuski. Wiecie, źródłem czego była ta mądrość, konfucjusza, źródłem idei dla inspiratorów rewolucji francuskiej. Pamiętacie to wydarzenie w historii? Dalej marksizmu, jeszcze dalej leninizm. I taka zdarza się mądrość. Dlatego potrzebujemy mądrości Bożej. I czwarty rozdział, Piątej piąty i szósty wersetę. Wersety mówią następne. Patrzcie, nauczyłem was ustał i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów. Moi drodzy, czy Salomon znał Pismo Święte? Czy rozumiemy, czego on prosił? Prosił u Boga umiejętności życia w zgodzie co do jego ustaw i praw zapisanych gdzie? W Biblii, w Pismie Świętym. To znaczy, my teraz mówimy Biblię, a bo wiadomo, Nowego Testamentu to jeszcze nie było, ale Tora, prawo, prorocy, pisma na tym się wszystko opiera. I to powinno być źródłem naszej. Mądrości, w ogóle jakiejkolwiek mądrości. Jeszcze bardzo, bardzo, ważna rzecz. Mam nadzieję, że zdajemy sobie sprawę z tego, że każda informacja ma swoje źródło, taki powiedzmy, no, oryginał. Jak teraz otwieramy Biblię w języku polskim, to oczywiście nie została wspisana w języku polskim, tylko w języku hebrajskim, ramejskim i greckim, tak? A pierwo... Wzorem, pierwotnym tego jest tekst masorecki, tak? Bo ktoś to zebrał, ktoś to zachował, żeby ta Biblia, to Słowo Boże zachowało się do dnia dzisiejszego. Wszystko, co widzimy w wiadomościach, gdy coś otrzymujemy na Facebooku, może ktoś nam przysyła ze znajomych, czy oglądamy na YouTube, obowiązkowo posiada swoją wersję oryginalną. Bo ktoś uczciwie wrzuca jakąś informację, ale zdajemy sobie sprawę, że ktoś po prostu pro przeprowadza pewne manipulacje a propos informacji, która później idzie do, e, jakby do ludzi. I problem właśnie powstaje wtedy, kiedy nie znamy albo nie rozumiemy oryginału, tego pierwotnego źródła. I wtedy jest szansa, że zabłądzimy. Więc, czego nas uczy Biblia? Uczy tego, że ona jest, że to słowo Boże. I treść w niej jest zawarta powinna być dla nas tym pierwoźródłem, tym oryginałem, ale nie odwrót. Bo ja tutaj bardziej mam teraz na myśli nie jakieś wydarzenia jako wydarzenia, tylko że informacja hmm, to, co krąży w internecie na temat Słowa Bożego, na temat wiary, na tego, jak bo, ludzie pojmują Boga, bo można pojmować na różne sposoby, można gdzieś tam trochę zagalopować się. Aczkolwiek, jeżeli sięgamy do Biblii, to dopiero ona prostuje nasze ścieżki, żeby one były tak, jak Bóg sobie to życzy. Bóg chce, byśmy byli mądrymi, a u mądrości naszej jest jasny i zrozumiały prawzór Pismo Święte. Boże prawo oraz Boże postanowienia. I jeszcze ciekawe, połowa szóstego, druga połowa szóstego wersetu. Które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Chcesz być mądry i rozumny? Żyj według Biblii. I to rozumie i tego prosił Salomon. O tym również mówi apostoł Paweł. Gdy otworzymy pierwszy list do Koryncian, drugi rozdział i werset czwarty. A moje słowa i moje głoszenie nie opierały się na przekonujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Przekonujące słowa mądrości. Wiecie, grecka nauka akurat tej się zamowała. Owszem, są tam rzeczy pożyteczne. Na przykład, przypomnijmy sobie chociażby kurs geometrii, tak, ze szkoły. Na pewno każdy z tym się spotkał, gdy uczył się w szkole. Uczyliśmy się na przykład takiemu twierdzeniu Pitagorasa oraz jej dowodów. Jest to bardzo ważny element. Umieć udowodnić swoje stwierdzenie, swoje poglądy i swoje zrozumienie. Jest to bardzo ważne dla nas jako ludzi wierzących, jako uczniów Jezusa. I właśnie pokażę, dlaczego to jest takie ważne. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, piętnasty werset. Pierwszy list Piotra. Trzeci rozdział 15, werset. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Musimy umieć ugruntować to, w co wierzymy, swoje poglądy. Przekonania to jest bardzo ważne. To przekonanie nie powinno trzymać się na niewiedzy, na jakichś zabobonach. Baśnia ci na niedopowiedzeniach, tylko na słowie Bożym. Ma być na nim ugruntowane. Chcę przeczytać jeszcze raz tekst apostoła Pawła, właśnie jak on toruje tą myśl. 1 Koryncian 2,4 A moje słowo i moje głoszenia nie opierały się na przekonujących słowach mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy. Możność udowodnić to czy inne twierdzenie jest dobre. Ale nasze kazania mają być ugruntowane jeszcze na czymś: na ukazywaniu ducha i mocy. Co to znaczy ducha i mocy? W chrześcijaństwie duch bardzo często jest odbierany jako uczucia i wrażenia. I tutaj chciałbym odwołać się do słów Ellen White. Nie podam wam konkretnie, z której to księgi było, ale na pewno to jest słowa. I ona mówi następne. Osobiste uczucie i przekonanie nie są powodem do twierdzenia, że Duch Święty nam to objawił. Jeszcze raz. Osobiste uczucie i przekonanie nie są powodem do twierdzenia, że Duch Święty nam to objawił. Duch i moc to co innego. W drugim rozdziale pierwszego listu do Koryncian, w piąty werset Paweł mówi. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. I tutaj jest ciekawe, bo mądrość ludzka przeciwstawia się mocy Bożej. Po grecku mądrość to jest Sofia. Pamiętacie. Po hebrajsku chochma. Dwie różne rzeczy. No wiadomo, nawet brzmią inaczej. To jest mądrością naszą, aby przestrzegać praw i ustaw Bożych. To jest chochma. I Paweł tutaj mówi o mądrości ludzkiej. Czyli o tej Sofia, a miłość do mądrości to. To, co my znamy pod hasłem filozofia, czyli filo, fileo i sofia. W tym fragmencie czytamy, piąty werset. Wiara nasza nie na mądrości, wiara wasza nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jest mądrość ludzka, a dalej nam Paweł tłumaczy, czym jest boska. Szósty, siódmy wersety drugiego rozdziału. List do Korynciana. My wtedy głosimy mądrość doskonałych, lecz nie na mądrości tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed, wie przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Paweł nawet jakby trochę zmienia, winne słowo ubiera, aby dla nas to było zrozumiana ta różnica. Nie mądrość tego wieku, tego świata nie mądrość ludzka, a mądrość Boża, tajemna, zakryta, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Jakbyśmy przestali na tym fragmencie, bo wiem, że niektórzy tak robią, to padają takie hasła. To jest zakryte, na tym zaprzestańmy. Ale czytamy dalej, dziesiąty werset. Albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Jeżeli chcesz, jeżeli sięgasz do Słowa Bożego, to Duch ci objawi. Paweł o tym wyraźnie mówi w wersecie 10. Duch ci to objawi. Czyli na czym buduje się mądrość ludzka? Na osobistym procesie myśleniowym, na retoryce i bardzo często na sofistyce, czyli na takiej mądrości. Osobisty proces myślenia, logiczne rozważanie – ich oczywiście nie wolno odrzucać, ale mimo to to nie jest tym, czym jest mądrość. I ta mądrość w oczach Bożych. To jest wiedza, która jest też ważna, tylko ona nie jest mądrością. Bo tutaj chciałbym odwołać i zwrócić uwagę naszą, że zwróć uwagę na tą mądrość Bożą. A mądrość wyłącznie, wyłącznie otwarta, gdyż Bóg objawił przez ducha. I Paweł to usiłuje się w tym drugim rozdziale listu do Korinczan tłumaczyć. Jest bandem, gdy na przykład wyobrażamy sobie, wyobrażamy sobie człowieka z wielkim doświadczeniem życiowym albo posiadającego potężną wiedzę, że to jest mądry człowiek. Mądrość jest tym, co Bóg otwiera przed nami. To oznacza mądrość. Chcę nam wszystkim życzyć takiej mądrości, abyśmy sięgali do niej każdego dnia, każdą godzinę. W miarę możliwości, nasycali się z Bożego objawienia. Wtedy ono będzie się, będzie nas zmieniać. Bóg powiedział do Salomona, jak będziesz chodzić we światłości, to będziesz miał błogosławieństwa I pamiętacie, co historia powiada o dalszym życiu Salomona? Że państwo dobrze przesparowało, że zarabiali złota w ilości 666 talentów Złota na rok, ówczesny świat, królowa Saby jest wspomniana. Królowie przychodzili do niego, e, Dowiecie o tej mądrości. I Salomon buduje świątynię. Przez świątyną służbę, mądrość jest zgłoszona na cały świat. On świadczy o Bogu, w którego wierzy, i tego Boga przedstawia każdemu, kto go odwiedza. Ale 11 rozdział. Pierwszej księgi królewskiej nam sprawozdaje, że w którym momencie odszedł od tej mądrości, ponabierał sobie żon, tych tylko 300, prawowitych tylko 700 i zajął się nieprzyzwoitymi rzeczami. Jak się skończyły jego rządy, gdy odrzucił mądrość? Rozpadło się. Pamiętamy, gdy przyszedł po Salomonu, gdy przyszedł jego syn. Państwo, Izrael, znaczy państwo rozpadło się na dwie części. Izrael, północna część i Judea. Pamiętamy, że tak tam na w naród żydowski do tej pory marzy o ten złoty wiek, który był za czasu króla Salomona. Już mają swoje państwo, już nawet tam nieźle idzie im z gospodarką, coś tam potrafią, radzą sobie, aczkolwiek jest im daleko do tego, co było za czasu Salomona. Nie są w stanie tego osiągnąć. Tutaj potrzebna jest mądrość. Jaka mądrość? Jeżeli przeanalizujemy to, co już dzisiaj zostało powiedziane, z tą mądrością, to już tak człowiek czasami namądrzył, że. Jak użyjemy mądrości bożej, to bardzo łatwo jest zrozumieć, co to za system państwowy i kim jest to zwierzę czasu ostatniego. Tutaj mam na myśli 13 rozdział Księgi Objawienia. To zwierzę wznosi się aż do nieba, a potem upadnie i wielu będzie płakać, smucić się, krzyczeć i szlochać, jak o tym nam sprawozdaje 18 rozdział Księgi Objawienia. 18 rozdział Księgi Objawienia mówi nam następne słowa, pierwsze dwa wersety. Potem widziałem innego anioła stępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. I zawołał donośnym głosem, upad, upadł, upad, wielki Babilon, stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńcze rozpusty Jego i królowie ziemi uprawiali z Nim przetyczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim Jego przepychu. Biblia tłumaczy sama siebie. Najważniejsze jest cenić to i rozumieć, My sami swoje problemy nie załatwimy. Teraz jest mowa, że to zrobimy, ekologia się poprawia, albo tam jeszcze to. Bez Boga wiele rzeczy może poprzestać tylko na, takim, na takiej idei. I czy zrealizujemy to? Tylko przez Ducha Bożego, poprzez Słowo, poprzez codzienne komunikowanie się z Nim, przez codzienne rozważania. Wiecie, Rozważamy na przykład, zastanawiamy się, jak Heno chodził z Panem, no jak to? Ani pracował, ani miał obowiązku, przecież rodzina. Zastanawiam się nad tym. Aczkolwiek Bóg wzywa nas na, do tego, żebyśmy chodzili z Bogiem cały czas. Nie na tej zasadzie, że czas od czasu, że gdzieś tam może w sobotę tylko sobie otworzę tą Biblię. Oczywiście tak nie robimy. Ale Warto przyjaźnić się z Bogiem, który nas chce obdarzyć tą mądrością. Niech Bóg odpowie wszystkim, kto ma potrzebę w uzupełnieniu tego, czego nie rozumie, czego nie rozumiemy, czego nie wiemy. Niech da mądrości wszystkim chętnym uczyć się u Niego. I to nie ma ograniczeń ani do jakiej szkoły, ani do wieku, ani do płci. Oczywiście każdy może skorzystać z tej mądrości, bo Bóg, bo Boża miłość, e, przepraszam, Boża mądrość nieprzemijająca, ona jest cały czas. I Bóg chce nas tego nauczyć. Bo jakoś tak zabrzmiało bardzo smutno. Bo może ja w tej chwili, gdy jak coś mówię, to już zacząłem zastanawiać się nad innymi rzeczami. Przepraszam was za to, bo to jest radość. Przez cały kwartał studiujemy o tym, jak odbyła się ta walka. I, to znaczy, jak odbyła się ta walka i jak skończy się historia naszej ziemi i to jest radość, bo Bóg wyraźnie mówi. To, z czym borykamy się na co dzień, to się skończy. Bóg wszystko tak zrobi, żeby to zło raz i na zawsze zostało wyeliminowane i żeby człowiek wrócił do tego stanu, który Bóg zaprojektował od samego początku. Żeby tak jak Jan w Objawieniu pisze, żeby nie otrze wszelką łzę, ani trud, ani mozołu. Będzie to coś niesamowitego, za czym tęsknimy i do czego Bóg nas zachęca, żebyśmy kierując się Jego mądrością, Jego Słowem, були в Царствіє разом з нашим Богом і ніяк Бог tym, нам в тим поможе і благослові. Амен.